Iława to po 1945 roku miasto kolejarzy. Oni w wielkiej grupie stanowili pierwszych mieszkańców tego miasta. W czerwcu właśnie 1945 roku przybyła pierwsza wielka grupa nowych mieszkańców miasta i wśród nich właśnie stanowili dominującą grupę kolejarzy. Warto powiedzieć, że w 1948 roku, kiedy robiono pierwsze zliczanie osób zatrudnionych w różnych zakładach pracy na terenie miasta, stwierdzono, że blisko połowa z ponad 2000 to pracownicy kolejni. We wrześniu 1945 roku dworzec i cała stacja kolejowa została przez administrację radziecką, administrację wojskową przekazana w ręce polskie. Od tego czasu zaczęła się już polska silna aktywność na terenie dworca i wszelkich tutaj urządzeń, jakie w okolicy stacji kolejowej w Iławie się znajdowały. Zaczęto remontować wszystkie urządzenia, sprowadzać nowe lokomotywy, również remontowano budynek dworca samej stacji, ponieważ on był bardzo zniszczony. W ogóle generalnie w czerwcu 1945 roku, kiedy tu zaczęli przybywać pierwsi osadnicy, na początku było dosyć trudno, ponieważ Iława była uważana za miasto niebezpieczne. Wiązało się to z tym, że ponieważ Iława była bardzo takim silnym węzłem kolejowym, to się wiązało z działaniami jeszcze niemieckimi w czasie II wojny światowej. Przybywało tutaj bardzo dużo osadników z wielu stron. Oni się zatrzymywali w halach dworca i czekali, zastanawiali się, w którym kierunku się udać. Niestety bardzo często byli napadani przez grupy żołnierzy sowieckich, jak też przez grupy partyzanckie z ugrupowań majora Łupaszki. To powodowało, że wśród różnych grup osiedleńców szła fama, że w Iławie nie warto się zatrzymywać, bo to miasto niechętne osadnictwu i bardzo niebezpieczne. Ale to po czasie niedługim się skończyło, kiedy już tutaj Polacy zaczęli administrować tymi terenami, uspokoiło się i rzeczywiście Iława zaczęła chłonąć jak gąbka nowych przybyszy z całej Polski i ze wschodu. W 1945 roku, jako się rzekło, kiedy przybyła tu bardzo duża grupa kolejarzy, zaczęli tworzyć zupełnie nowe oblicze tego miejsca, tej okolicy, tego ważnego węzła kolejowego. Z tego czasu zachowało się sporo wspomnień tych pionierów iławskiego kolejnictwa. I tu chciałbym przytoczyć kilka zdań ze wspomnień jednego z nich, mianowicie Seweryna Piwowarczyka, który był zastępcą zawiadowcy stacji kolejowej w Iławie w 1945 roku. Było nas wówczas ponad 30 kolejarzy. Pracowaliśmy na stacji razem z towarzyszami radzieckimi. Nasz personel składał się z ludzi nieprzygotowanych. Co najmniej 80% należało szkolić. Czyniliśmy to z pamięci, bez żadnych przepisów, bez żadnych materiałów. W początkowym okresie nie było prądu, ani też żadnych urządzeń zabezpieczających ruch. Pracowało się na słowo honoru, podtrzymując nogą zwrotnicę. Pracowaliśmy jednak z całym oddaniem, czego najlepszym dowodem jest fakt, że niemal wszyscy pozostaliśmy do dziś w Iławie i to na kolei. Do takich należy Franciszek Rynkowski, Jan Koszykowski, Jan Nowak, dyżurny ruchu, Franciszek Detyna, Stefan Sadura, jeden z pierwszych naczelnych parowozowni i wielu innych. Tak więc było tutaj na początku w Iławie. Warto też dodać, że właśnie na dworcu w Iławie, w obrębie całej tej grupy kolejarskiej, powstała pierwsza w Iławie przychodnia zdrowia. Właśnie tutaj do 50 roku wszyscy iławianie przychodzili się leczyć i pobierać porady zdrowotne. Dopiero potem, z czasem, kiedy miasto zaczęło się podnosić z ruin, powstawały kolejne lecznice,
lekarze z Susza i Prabud przybywali do Iławy. Takim ważnym też symbolem kolejarskich tradycji w Iławie jest lokomotywa. Lokomotywa TKT-48 zbudowana w Chrzanowie w 1951 roku. Ona stanowi teraz jeden z elementów aranżacji Placu Kolejarzy Iławskich, bo właśnie tutaj w okolicy dworca przearanżowano w ostatnich latach ten teren zielony, aby poświęcić go pamięci tej bardzo takiej prężnej pierwszej grupie osadników po 1945 roku w Iławie. Lokomotywa ta co jakiś czas wydaje dźwięki, tak jak to kiedyś dawniej bywało normalnie na stacjach kolejowych, puszcza też parę, co zwraca uwagę przechodniów, jak też przypomina o tym, że Iława to miasto na początku budowane właśnie przez kolejarzy. Iława to miasto na takiej starej, XIX-wiecznej jeszcze trasie kolejowej z Berlina do Insterburga, do Wystruci, dzisiaj na terenie obwodu kaliningradzkiego. I to miasto tak naprawdę stało się takim potężnym węzłem kolejowym dopiero podczas II wojny światowej. W czasach, kiedy budowano tutaj szereg różnego rodzaju bocznic, lokomotywowni, zakładów naprawczych, najróżniejszych też infrastruktur służących temu, aby tu właśnie stąd można było rozsyłać broń, zaopatrzenie na front wschodni. I tak też w latach 40. stworzono tutaj dwa obozy karne. Właściwie jeden obóz to był Straflager, czyli obóz karny. To była filia obozu w Sztumie. Tutaj przebywali i Polacy, i Żydzi, i Rosjanie. I był tutaj też obok obóz pracy, w którym głównie byli Polacy i Rosjanie. Bardzo wiele osób zmarło tutaj z głodu, z wycieńczenia. Oni wszyscy pracowali jako robotnicy przy budowie całej tej infrastruktury. Wszystkie budynki, które tu widzimy, zbudowane z tej takiej czerwonej, glazurowanej cegły, wznieśli właśnie oni. Tu w okolicy lokomotywowni i całego tego zespołu zabudowań dosyć często zdarza się, że są odkrywane szczątki, ślady tamtych dramatycznych czasów, gdy tutaj w okolicy lokomotywowni znajdowały się te obozy śmierci. Ta traumatyczna obozowa historia to nie tylko czasy wojny, to również rok 45 i czas początków tutaj polskiego osadnictwa, właściwie administracji jeszcze wojsk radzieckich, bo właśnie tutaj w miejscu, gdzie przedtem znajdowały się obozy pracy i obozy karne, stworzono obozy przejściowe dla obywateli niemieckich pochodzenia polskiego. Tu bardzo wielu Ślązaków znalazło swoje miejsce kary. Nie wiadomo dlaczego kary. Być może tutaj właśnie chodziło o to, aby sprawdzić, na ile oni są Polakami, a na ile są Niemcami. Tutaj przebywało około 13 tysięcy ludzi. Bardzo wiele kobiet. Zmarło 45 osób. Oni też byli wykorzystywani do tego, żeby porządkować, żeby remontować, żeby naprawiać wszystko to, co zostało zrujnowane w czasie działań wojennych. Po ponad 3/4 z tych osób po weryfikacji wywieziono, pozostałą część zwolniono jako tych, którzy rzeczywiście okazali się według przyjętych kryteriów Polakami. Ciężki, dramatyczny czas. Ten obóz trwał właściwie do późnej jesieni 1945 roku. W zasadzie zlikwidowany został dopiero w pierwszych miesiącach roku 1946. Węzeł kolejowy Iława Główna to jeden z najważniejszych, najsilniejszych węzłów kolejowych w Polsce powojennej. To rzeczywiście tutaj
rozsyłano najróżniejsze transporty, nie tylko towarowe, ale również wypełnione składy ludźmi. Stąd wędrowano również po całym powiecie iławskim wielu ludzi mieszkających w okolicznych wsiach, jak też w okolicznych miastach, które należały na początku do powiatu Suskiego, potem Iławskiego, a więc i z Susza, i z Prabud, i z Kisielic. Właśnie za pośrednictwem owego węzła kolejowego szukało swojego miejsca w życiu i znajdowało swoje cztery kąty i swoją pracę. Tutaj doczekiwało emerytury. Bardzo wielu Iławian wspomina te czasy z sentymentem, chociaż to były bardzo trudne początki, trudne czasy. Nie można zapominać o tym, że Iława to nie tylko dworzec główny. Mamy też dworzec miasto na trasie Warszawa-Gdańsk, dworzec pomniejszy, ale równie ważny w czasach, gdy Iława budowała swoją strukturę urbanistyczną w latach 20. Tak naprawdę w latach 20. wieku XX. On być może w tej chwili nie ma takiego znaczenia i tak strategiczny nie jest, ale bardzo mocno też się wpisał w historię iławskiego kolejnictwa.